Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/perkun. Zostań naszym patronem. Jesteśmy w małej wiosce Stary Dworek, położonej w województwie lubuskim. Z tą małą wioską wiążą się ciekawe historie związane z zagadkowym podziemnym obiektem. Przedstawimy opowieść jednego z świadków wydarzeń, które widział pod koniec 1944 roku. Jesteśmy dziś w miejscowości Stary Dworek, wioska Stary Dworek, do 1945 roku, miejscowość Althäfsen. Jesteśmy przy jednym z dwóch obrotowych mostów D812. O dziwo, ten most jest czynnym mostem. Kilka razy w roku przyjeżdża ekipa, która uruchamia, nazwijmy to, ten most. Bardzo ciekawy, warty zobaczenia. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Zachowane jeszcze pancerze, niestety zalane wodą. Ale my nie przyjechaliśmy dziś opowiadać o moście zwodzonym, a o pewnej bardzo ciekawej historii związanej właśnie ze Starym Dworkiem. Tutaj po lewej stronie to wzniesienie, które jest zarośnięte. Historia ma miejsce, związana jest z pewnym świadkiem. Pan świadek to pan Bolesław Milka, który mieszkał w Starym Dworku. A co ciekawe, od początku wojny pracował u pewnego Bauera w tejże miejscowości. Na samym początku wjazdu na teren, tak nazwijmy to, takiej wyspy w Starym Dworku. Pan Milka opowiedział bardzo ciekawą historię związaną właśnie z tym wzniesieniem. O dziwo widział wejście do jakiegoś podziemnego obiektu. I o tym dzisiaj opowiemy. W tym domu pan Milka mieszkał całą okupację właśnie u Bauera. I to jest kluczowa rzecz z tych informacji. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy most. Za mostem jest właśnie ten budynek. I pan Milka wspominał, że koło tego właśnie domu przyjeżdżały różne pojazdy właśnie do obiektu, którego widział z daleka. Opisał to tak, że było to wejście takie elipsa, takie jajowate w zboczu. Mówi, że to mogło być obite blachą, może te stalowe drzwi były. Ale żebyśmy nie uprzedzali faktów, cofnijmy się do 1997 roku. Z panem Milką się wtedy spotkaliśmy, właśnie tutaj w Starym Dworku, i opowiedział nam to, jak on to widział. Więc przenieśmy się do 97 roku. Tak, Gdzie? Tu, tak? Na jakiej wysokości on mógł być? Tak, znaczy to wejście było? Tak sobie wejście to tak mogło być. Aha. Bo jak samochód podjechał, no, to mogli zrzucać. Aha. Czyli normalnie, swobodnie człowiek mógł wejść? Tak, swobodnie, bo to taką, ja to powiem, taką klapa była łąka. Taką jego. Tu było zamknięcie, a ona to tak stała. Nie tak, no tak stała. Mhm. Na tym. Ale w miejscu tu... Nie, kawałek pod górą. Kawałek dalej, tak? Idźcie tam pokazać. W tym miejscu, tak? Tutaj, tak? No. I tu trzeba zwalić to i dopiero... No to macie co dzisiaj wiercić jeszcze. A czy obiekt był może taki owalny? Obiekt był ocementowany. Ale taki elipsa taka była? Nie. Aby nie widać było to blacha. A więc to nie było... Aha, czyli blacha tak? Blacha była na tym... A samochody do którego miejsca dojeżdżały? Dojeżdżały tu. Aż tutaj? Tam to taka droga jest i tu donosili, tak? Tak.
Nie, że samochody mogły tu dojechać, to mogło być wyzwalone. Mogło i tu jechać, bo... To jest pół wieku minęło. No, o to chodzi, to nie jest 2 lata. To pan mówi, że tutaj, tam już nie, tylko tutaj, ten miejsce. I to było jedno wejście tylko, tak? I tu ta cała góra była tak? Zasieki zrobiona. Aha, czyli było wszystko... Ale tu na pewno było. Ale tutaj to było na pewno. No, nawet tu był Spierzynie, on po polsku mówił i on... Z nimi jeździł, bo on miał traktor, samochód, ten Holzgas. Tak. To on też mówił, że on tu przywoził i ty no, zostawili go tu przy moście, a oni sami podjeżdżali i sami kładli. Aha, aha. Nie dawali żadnemu, żeby... Aha. Czyli tutaj był wjazd, tak? No. I tutaj donoszono już dalej. Ale, a co? Ci zabierali, ci wynosili? No to już pan nie wie, nie? Bo mówię, przecież nie wolno było, że zarokowali w okna za stara, tak. Żeby nie byli. A ile razy takie transporty przychodziły, nie wie pan? A z tydzień, co dzień. A tak mniej więcej po ile samochodów? Dużo tego było? A samochodów? No mogło 10-15 przychodzić. Codziennie? Aha. Żołnierze siedzieli przecież w samochodzie i jechał, ale to wojsko. Cywili jechał, to nie. Nie, wszystko wojsko. Wojsko. Czyli mówi pan, taki konwoj doliczył 10-15 samochodów, tak? Codziennie, cały tydzień. Cały tydzień. I to była już koniec wojny, można powiedzieć. No tak, już był koniec wojny, bo zaraz w lutym stąd my by uciekali. Koniec stycznia to nawet było, koniec stycznia. Nie, luty. Pierwszy, drugi luty. No to może być tak, rzeczywiście, to mogło się przesunąć o jeden dzień. 10-15 samochodów codziennie, trwało to tydzień. Jechali. A no mnie dawali wyjść. Nie mówię, że jak bez tym mocno przechodzili, to oni nas przeprowadzali. Nie, musiał przyjść, bo tak to nie... Byłoby to wszystko, żeby nie kochano ruskie. A ruskie tu wchodzili, czy jak pan pamięta? Ruskie, czycie. Szukali chyba tego. Jak w lutym przyszli, tak? To byliśmy do października, z nimi musieli robić. Tutaj, tak? Tak. Bym nie był jeszcze skurwysynem, zastrzelił. A co tu robiliście w tym czasie? Pozganiali z całego okolicy krowy, świnie, pasy. I w nocy kazania, no tutaj jest taki... Leszko, idź trochę bliżej do pana, tak? Tu jest taka obora, tam mieli świnie, krowy. Czyli rolnicza praca byście wykonywali, też tak samo jak za Niemców, tak? Jak za Niemców. Co zatem widział pan Bolesław, opowiadając tą historię związaną z zagadkowym obiektem właśnie w tej górze? Jakie jest wasze zdanie? Czy pan Milka widział coś? Czy zdawało mu się, że może to może nie było wejście do jakiegoś podziemnego obiektu? Może to jakaś, nie wiem, wkopana w skarpę ziemianka była i wejście zabezpieczone jakąś blachą z daleka przypominającą wejście? Ale na to wszystko sprawdziliśmy pana Milkiego wtedy, bo go zapytaliśmy, czy taki obiekt podobny gdzieś tutaj w okolicy mógł być. Z takim wejściem, z taką klapą. I pan Bolesław na to stwierdził jednoznacznie, że nie, takiego obiektu nie było. Więc zatem jak do tego tematu podejść? Otóż zrobiliśmy akcję w 2007 roku. Razem z miesięcznikiem Odkrywca i spróbowaliśmy wyjaśnić tą całą historię związaną z tym obiektem. Wyobraźcie sobie, że przykopaliśmy cały jar, który teraz widzicie. Niestety nie natrafiliśmy na żaden obiekt. Nie wiem, co mam powiedzieć. Pan Milka wtedy żył, to był 2007 rok. Rozkopaliśmy całą tą skarpę. Przyprowadziłem pana Milkiego, a pan Bolesław mówi, szukajcie, ten obiekt tam jest. Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę z taką sytuacją nie spotkałem się. Oprócz tego jeszcze były dwie inne osoby,
w tej samej miejscowości. Nie pamiętam już nazwiska ani imienia tego pana, ale też go tutaj przyprowadziliśmy. On znów pamiętał z innej strony tej góry, że było też jakieś wejście, że stamtąd ponoć żołnierze wychodzili, o których on wspomina i mówił. Przywieźliśmy go tutaj, bo miał problemy zdrowotne z nogami, żeby wskazał nam to miejsce. Poszliśmy w to miejsce, powiedział, że to jest mniej więcej tu i tu, od strony kanału strategicznego, technicznego. I wyobraźcie sobie, że zrobiliśmy pomiary, z których nic nie wynikło. Kolejna osoba jeszcze, to pamiętam pani Helena, też tutaj z Starego Dworku, która stwierdziła, że jak chodziła tutaj na grzyby, to była taka, mówi, klapa stalowa, gdzieś może 50 na 50, może metr na metr, taka jakby studzienka. I ja pytam, ale pani Heleno, to pani wie, gdzie jest to wejście? No tak, oczywiście. No to wsiedliśmy w samochód, przyjechaliśmy w to miejsce i pani Helena idzie, no i pokazuje pewne miejsce tutaj, gdzie teraz chodzimy. I mówi, to było tutaj. Ja mówię, no gdzie tutaj? No tu ta klapa była, wie pan, ona potem została zasypana, czy coś w tym stylu. No dobrze, okej. Okay. Zrobiliśmy pomiar georadarowy. Ze skutkiem żadnym. Zatem, jak się tutaj odnieść do tych historii? Trzy niezależne osoby, które opowiadają, przyjmijmy to, o tym samym obiekcie, który ponoć jest w tej skarpie, w tym wzgórzu. Zatem o czym mówimy? Piszcie w komentarzach wasze przemyślenia, może jakieś sposoby na to, na rozwiązanie tej zagadki sprzed lat. Niestety pan Bolesław już nie żyje. Z panią Heleną nie mam kontaktu, więc trudno mi powiedzieć. Z tymi trzema świadkami, z tymi trzema osobami zapewne już nie żyją. Są tylko przekazy. Historia jest nierozwiązana. Piszcie w komentarzach. Chciałbym posłuchać waszych przemyśleń, a może wspólnie udałoby się nam w jakiś sposób rozwikłać tajemnicę Starego Dworku. Przypomnijmy raz jeszcze ów opowieść o zagadkowym podziemnym obiekcie. W tym domu przez całą wojnę mieszkał i pracował u niemieckiego Bauera pan Bolesław Milka. Milka zaprowadził nas do jaru, gdzie podjeżdżały ciężarówki. Wskazał, w którym dokładnie miejscu było wejście do jakiegoś obiektu podziemnego. Co zatem widział pan Bolesław Milka? Też ciekawa jest ta historia, o której właśnie opowiadał pan Bolesław, że z tydzień, co dzień przyjeżdżały ciężarówki ze Skierzyny pod ten obiekt, że coś przywoziły. On to widział z tego właśnie budynku, bo tam pracował u Bauera. Coś przywozili? Może wywozili? Co to w ogóle za akcja była? Słuchajcie, jest wiele naprawdę niewiadomych. Nie ma żadnych informacji źródłowych, jakichś dokumentów niemieckich, jakichś odprysków, nazwijmy, nawet związanych z Althäfen, czyli dzisiejszym Starym Dworkiem. Czy zatem, co tutaj, jakiś magazyn podziemny był, może jakieś zaopatrzenie? Nie wiemy naprawdę, oprócz tych wspomnień świadków, na ten temat nic. Badania geofizyczne, które na tamten czas robiliśmy, no nie wykazały nic, bo pamiętam, że robiliśmy to georadarem, geofonem, nie wiem, nie pamiętam, czy była elektroporówka. Być może na dzień dzisiejszy sprzęt jest już bardziej doskonały. Może wspólnymi siłami udałoby się nam rozwiązać jedną z tajemnic międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Naprawdę chciałbym ten temat w jakiś sposób rozwiązać,
chociażby ze względu na pana Bolesława, który bardzo przeżywał i bardzo chciał, abyśmy ten obiekt znaleźli. Na razie brak mi koncepcji i pomysłów. Może wy macie, to piszcie w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał dla zasięgów i wspierajcie nas na Patronite. Będziemy takich historii jeszcze więcej opowiadać.